Spójrzcie na tego naiwnego gamonia, jak się cieszy z czegoś. W zamierzchłej historii zeszłego tygodnia wrzucałem tutaj informację o nowym Kickstarterze do Warzona. Jest teraz tylko krótki film korygujący, że został odwołany. Taka informacja została dana dzisiaj przez szefa firmy i w zasadzie jedyną osobę w tej firmie. Głównym powodem wydaje się to, że mimo że Kickstarter się udał, to kwota, która była uzyskana i ufundowana, jest jednak za mała, żeby wydać tą grę. Jeżeli dobrze rozumiem informacje, które przekazał Brian Steele w swoim filmie, to miał na to też wpływ licencjonodawca. Swoją drogą w tym filmie Brian powiedział, że szybko o tym odwołaniu powie, bo zaraz rusza na rejs po morzu. No nie ma to niby nic wspólnego, ale na serio powinni podpracować nad PR-em. Kickstarter ma wrócić po jakichś przemyśleniach, po nowych planach i prawdopodobnie będzie wyglądał inaczej z armiami gotowymi na starcie i być może figurkami, jest taka tutaj sugestia w tych informacjach, figurkami składającymi się z jednej części. Tu największy problem, jaki widzę, to zaufanie ludzi. Czy znajdzie się ktoś, kto będzie kolejny raz chciał w to włożyć pieniądze? Ja na pewno tak, ale domyślam się, że jest to ekstremalny przypadek. I to w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że wkrótce będzie więcej dobrych newsów.